I niestety podczas jazdy próbnej łańcuch spadł, więc trzeba zdjąć tę osłonę i skrócić łańcuch. Też mam popuszczone. Jakby kogoś interesowało, jak to wygląda, tu mamy zabezpieczenie od łańcucha. Najgorzej nie wygląda. Jest ta podkładka, o której warto pamiętać, ta tulejka. Akurat łożyska wymieniałem 2 lata temu. 2 albo 3 lata temu i są jak... No, jak nowe. Jakieś japońskie, ale już nie pamiętam, z jakiej firmy to było. Z drugiej strony to zmieniałem i chyba w przednim kole, bo też rozsypane były. Więc taka masakra jest, żeby dostać się do łańcucha, trzeba tyle narozbierać. Jedyne cudowne to faktycznie, no, łańcuch był mokry, nasmarowany, piasku praktycznie tam nie było. No ale bez osłony byłoby lepiej, zawsze jest wgląd do łańcucha.